Jednak Sonia z powrotem wróciła do zabawy. Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram Wam haul zakupowy z Kielc, czyli co kupiłam, ponieważ wczoraj naprawdę wróciłam już bardzo późno, miałam naprawdę dużo też przygód z busem, w ogóle poszłam na busa i ten bus nie przyjechał, czekałam na kolejnego, który miał być o 18, też nie przyjechał, w końcu się okazało, że zmienili przystanek i na tym przystanku w ogóle nie ma busów do mojego miasta. I potem już poszłam z tego przystanku, poszłam na inny i tam doczekałam się w końcu o 19:30 dopiero busa i potem jeszcze jechałam, więc przyjechałam już naprawdę wieczorem i już nie miałam chęci, żeby cokolwiek nagrywać, dlatego dzisiaj Wam pokażę, co kupiłam. Najpierw Wam pokażę to, co kupiłam dla psa, a potem Wam pokażę też moje rzeczy. A w sumie dla Mai są dwie rzeczy i kupiłam je w TK Maxie, tak się ten sklep chyba nazywa. I pierwszą rzeczą jest puszka. Będzie to puszka na karmę. Spodobało mi się to, że jest koloru białego i będzie mi idealnie pasować do mebli, bo chciałabym, żeby właśnie ta puszka stała u góry na mojej półce. Będę w niej trzymać suchą karmę dla Mai. I widziałam, że jest ona jeszcze dostępna, więc jakby ktoś był zainteresowany, to stacjonarnie jest ona w sklepie. Ja ją kupiłam w galerii Echo w TK Maxie, tak jak już mówię. I fajnie będzie się sprawdzała na suchą karmę. W sumie mokrą też możemy puszki tu włożyć, ale ja chyba będę miała w niej suchą karmę. I jeszcze jedną rzecz, to kupiłam właśnie taki prezent dla Mai. Myślę, że jej się to spodoba. Jest to zabawka, pluszowa tak naprawdę, tylko trochę nietypowa. Jest to właściwie już wakacyjna zabawka w kształcie małży, tak. Jest to po prostu małża. Z firmy, tutaj możecie przeczytać sobie tą nazwę. I tą zabawkę też kupiłam w TK Maxie. I co najbardziej mi się podoba w tej zabawce, że za sobą pokażę, co jest takiego nietypowego, że to małże, jeżeli otworzymy, to tu w środku ona ma perły. I w ten sposób polega zabawa, że piesek wyjmuje sobie te perełki. Zresztą jeszcze dodatkowo, żeby to ładnie wyglądało, to każda ta perełka jest, ma po prostu buzię tutaj wyszytą. I tych perełek w środku jest 3 sztuki. I one są tutaj podoczepione takim plastikowym, więc to po prostu odcinamy je. A, tak, i jeszcze co ważne, to każda z tych perełek ma piszczałkę, więc idealnie. Maja już od razu się zainteresowała, o co chodzi, jak usłyszała, że to piszczy. I tak, to plastikowe musimy uciąć, więc żeby to nie było tak, w sklepie było pewnie doczepione, dlatego żeby nie poginęły. Ale tak, no to na tym polega zabawa. Tylko, że nie mam jak Wam to pokazać teraz, ponieważ Maja, jak widzicie, położyła się na tym, będzie teraz leżeć. Ale właśnie ta oryginalność tej zabawki, tego typu zabawek, bo nie tylko tej, była jeszcze do wyboru jakby rafa koralowa i w środku z niej wyjmowały się koniki morskie. I było też do wyboru chyba taka kostka, która przypominała akwarium i z niej można było wyjmować rybki. I jeszcze było takie drzewo i można było z niego wyciągać wiewiórki i najpierw miałam kupić tą właśnie z wiewiórkami, tylko że ona miała za dużo otworów, ponieważ to drzewo miało jeszcze po bokach otwory i doszło do wniosku, że to będzie zbyt proste dla psa, bo z każdej strony te wiewiórki będą wypadać. A ta małża jest fajnie zrobiona, bo zobaczcie, ona ma tylko jeden otwór i te perełki od małży jak powkładamy do środka i oczywiście podczepiamy ten plastik. Zobaczcie, jak je wszystkie pochowamy. I taką zabawkę damy pieskowi, to piesek będzie się bawił i mógł sobie to wyciągać, miał utrudnienie, bo ma tylko jeden otwór. A jakby ten otwór był z każdej strony, to same by właściwie te perełki wylatywały, więc wydaje mi się, że naprawdę fajne, pomysłowe są te zabawki. Mi się ona bardzo spodobała, dlatego ją też zakupiłam dla Majeczki.
jako prezent z wyjazdu i to są dwie rzeczy dla Mai. Tak jak już podczepiam te perełki, to wydaje mi się, że Mai dam do zabawy. A teraz wam pokażę, co kupiłam dla siebie w galerii. I jak widzicie, torba jest to jest New Yorker. Ja kupiłam te rzeczy w Zarze chyba, właśnie też w New Yorkerze. I jeszcze w jakimś sklepie, ale to zaraz wam pokażę, ponieważ już dokładnie nie pamiętam, ale nie odrywałam metek, nic. Bo tak mówię, ja już wczoraj naprawdę nie miałam nawet siły, żeby tych rzeczy rozpakowywać, dlatego dzisiaj już wam nagrywam haul. Kupiłam sobie w sumie sporo rzeczy, kupiłam aż 5 bluzek. I wam je pokażę. I pierwsza bluzka, tutaj wam pokazuję z jakiegoś sklepu. Jest ona taka wakacyjna, bo w sumie biała w fale i tu jeszcze mamy taką malutką krewetkę wyszytą. I ona była chyba na przecenie, bo kosztowała teraz 30 zł. A wydaje mi się, że wcześniej była tam inna cena. Ja wziąłem akurat rozmiar S. No i tak się prezentuje cała ta bluzeczka. Wydaje mi się, że jest naprawdę ładna. I kolejne rzeczy już tutaj jest z Zary chyba. A nie, jednak nie, to jest... Tam dalej jest Zara. I to akurat kosztowało chyba 25... Nie, jeszcze wam zobaczę w sumie. Chyba 25 zł, wydaje mi się, że za nią dałam. No i tu akurat grafika jest taka. I w ogóle jak widzicie, te rozmiary są naprawdę przeróżne, bo tutaj wzięłam M-kę, tamtą wzięłam S-kę, więc te rozmiarówki naprawdę się różnią od siebie tam. A, i chyba to wzięłam, tak, to wzięłam w tym samym sklepie, jak widać. I to jest akurat taki mops na różowym tle. I za tą bluzeczkę też chyba zapłaciłam jakoś 25 zł. I kolejne, no to jest już z Zary. I kosztowało 22,90. I tu znowu mam akurat rozmiar S, więc nie wiem, jak są robione te rozmiary. Każdy sklep ma po prostu inną rozmiarówkę. I ta bluzka też bardzo mi się podoba. Jest taka po prostu prosta, zwykła, różowa. I już ostatnia jest przepięknego koloru. Ja naprawdę uwielbiam taki kolor. Tu macie też sklep. Dziwne jest to, że ta bluzka to jest L-ka. I jest ona na mnie dobra, a tamta jest na przykład S-ka i też jest dobra, więc... I ten materiał jest naprawdę bardzo fajny. No i w sumie to wszystkie moje zakupy, więc właściwie bardzo duże, bo już nie pamiętam, kiedy w ogóle tak kupiłam naraz aż 5 bluzek, więc naprawdę jest to ogromne dla mnie zakupy. Ale wszystkie te rzeczy mi się bardzo podobają. W sumie są ceny, więc tutaj było 20 zł za tą. Czyli za te... Czyli te wszystkie by były prawdopodobnie po 20. Nie wiem, być może tak. Już nie pamiętam, myślałam, że po 25. Tymczasowo mam dwa psiaki w domu, jak widać. Sanila też jest. Maja po prostu leży jak na plaży. Moja mama poszła do fryzjera, no i wzięłam Sonię do siebie, żeby nie siedziała sama. A tu jest sobie Sonieczka. A Majka się cieszy. Z czegoś tak cieszysz? Dziewczyny chyba chcą się bawić. Soniela jeszcze czeka. Co chcecie? Pluszaki wam porzucać czy piłki? Tak już. Zębusia oczywiście musi szczekać. Dopomina się. Dziś nagram wam test zabawki
którą kupiłam ostatnio w Kielcach, jak byłam. Tutaj wyświetli Wam się nazwa firmy tej zabawki, chociaż nie, właściwie nie musi, bo ja Wam tutaj dokładnie pokażę nazwę. I ta zabaweczka polega na tym, że w środku tej małży mamy perełki i zadaniem pieska jest bawić się w ten sposób, żeby sobie wyciągać te perełki. To jest oczywiście Maja i Słoneczka, dziewczyny obie przetestują tę zabawkę. Zobaczymy. Czy załapią, o co chodzi? Tak wyglądają w środku perełki. Druga oraz trzecia. Maja już sobie jedną wzięła. One wyglądają jak takie piłeczki z materiału. Tylko że Maja na razie nie wie, o co chodzi, że to trzeba stąd wyciągać te piłki. I zobaczymy teraz właśnie, czy sobie poradzi wyciągnąć. Zobaczcie, Maja w środku tej zabawki bawi się tą perełką pluszową, ale jeszcze jej nie wyciągnęła. Właśnie na tym polega ta zabawa, żeby pieskowi chwileczkę chociaż to zajęło. Widzicie, wyciągnęła. Myślę, że z czasem załapie, o co chodzi w tej zabawce. I pokażę, że te następne też trzeba wyciągać. Że mogłaś tak fajnie bawić. Teraz tą zabaweczkę przetestujemy na Słoneczce. Czy ona sama sobie wyjmie? Na razie też chyba jeszcze nie wie, o co chodzi. Ale Maja też na początku nie wiedziała, o co chodzi, a jak jej pokazałam, to sobie wyciągnęła zabawkę. Teraz Słoneczka bawi się nową zabawką. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi z wyciągnięciem tych perełek z małży. Więc ta zabawka tak na chwilę zajmuje pieska, bo zanim wyciągnie jednak te zabawki, to też troszkę czasu to zajmie. Co, Słoneczka, poddałaś się? Już nie wyciągasz? Jednak Sonia z powrotem wróciła do zabawy. Chyba powoli ma nerwy na tą zabawkę, że nie może tego wyciągnąć. Chrupcia się wybiegał na kołowrotku i teraz sobie odpoczywa. Jest już wieczór, właściwie noc. I przed chwilą widziałam, jak biegał, a teraz leży, chyba się zmęczył.
A tu orzeszek na kołowrotku. Na chwilę przestał biegać. No, orzeszek biegasz, czy nie? Zmęczyłeś się? Chyba już rezygnuję. A ja będę już kończyć ten filmik, ponieważ tak naprawdę jest już noc, chyba godzina 12, albo nawet pierwsza w nocy, nie, chyba 12. Więc ja też już jestem w piżamie i będę szła spać. Moje chomiczki teraz oczywiście rozpoczynają swoje nocne życie. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogach z tej serii.